Dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, naprawdę dziękujemy za zaproszenie. Spędziliśmy tutaj naprawdę miło 2 dni w ubiegłym roku, pomijając to, że to było w lipcu, jak ten czas szybko leci. Było 13 osób należących do naszej grupy plastycznej i na początku nasza grupa plastyczna zaczęła działać w 2000 roku, a potem w 2010 utworzyliśmy stowarzyszenie i tak trwamy do dzisiaj. Do Stowarzyszenia Plastyków Powiatu Kępińskiego należą osoby w różnym wieku, wykonujące różny zawód, mające różny charakter, różne poglądy, ale łączy nas miłość do malarstwa. I dlatego ten dzień dzisiaj jest dla nas bardzo ważny, ponieważ możemy się podzielić z Państwem naszą pasją, jaką jest kreatywnością i takim zróżnicowaniem artystycznym. I dlatego bardzo się cieszymy, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Jeszcze wracając do pasji, to pasje można mieć różne. My akurat mamy pasje malarskie, ale tutaj na widowni też są przedstawiciele literatów, także wiemy, że mają pasje z kolei literackie, czyli piszą wspaniałe wiersze. Można mieć pasję, nie wiem, majsterkowania, szydełkowania i tak dalej. Ale każdy, kto ma pasję, to tak jakby miał drugie życie, prawda? Bo gdy wykonujemy to, co lubimy, to zapominamy o naszych jakichś trudnych chwilach i wtedy życie nam o wiele łatwiej mija. Te obrazy, które tutaj widzimy, to są barwne kompozycje, ale jest to nasz indywidualny przekaz naszego spojrzenia na otaczający świat. Ja mam nadzieję, że jak będziecie Państwo oglądać te obrazy, to wywołają u Państwa pozytywne emocje. Życzę miłego oglądania obrazów, zapraszam do rozmów z artystami i życzę miłego wieczoru. Dziękuję.